czy on, ona napisze. Kochani Państwo, dzisiaj czytanie z kart Tarota. Mamy dwie talie do wyboru. Pierwsza talia i druga talia. Wybierzcie sobie talię Tarota i zaraz na podstawie trzech kart wyciągniętych, wylosowanych, odpowiem Wam, czy Wasza osoba ukochana, niezależnie od płci, czy on, czy ona, napisze do Was. Kochani moi, witam Was serdecznie, cieszę się, że jesteście na moim kanale, że zaglądacie tutaj, jestem bardzo szczęśliwa. Kochani moi, chciałabym Wam zaznaczyć, że są to wróżby kolektywne, oczywiście na wróżby indywidualne. Zapraszam Was, napiszcie mi e-maila, możecie nabyć u mnie wróżby indywidualne. Napiszcie mi, a ja odpowiem Wam, jak to wygląda, jakie są warunki. Kochani, jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami mojego kanału, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Subskrybujcie i naciśnijcie dzwoneczek u góry, byście dostawali od YouTube'a wszelkie powiadomienia o moich codziennych premierkach z wróżbami kolektywnymi dla Was. Kochani, oczywiście proszę Was, bądźcie aktywni, wymieniajcie się ze mną energią, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie z ciuczkiem w górę moje filmiki, by mój kanał się ciągle rozwijał. Dziękuję Wam z góry serdecznie i zaczynamy. Grupa pierwsza i grupa druga. Mam nadzieję, że już wybraliście sobie talię kart Tarota i zaczynamy od grupy pierwszej. Czy on, ona napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Tak, napiszę, ale kochani, tak, ma też tutaj nadzieję na nowy początek, na nowy stabilny początek z Wami i napiszę, ponieważ mamy rycerza buław, także napiszę, przyjdzie jakaś wiadomość, jest królowa kielichów, czyli jest tutaj no, jakaś energia miłosna, flirtowa, emocjonalnie będzie, ale jest również pięć kielichów, czyli no jakiś taki smutek wewnętrzny, nie wiem, może niepewność, może jakieś komplikacje mogą nastąpić, jest jakiś smutek, żal, także nie wiem, no jeśli macie coś do wyjaśnienia, to być może będzie ta osoba chciała coś wyjaśnić, ta osoba jakby tutaj patrzyła też w przeszłość swoją, coś rozpaczała, rozmyślała, wspominała. Niemniej jednak na pytanie, czy ta osoba Wasza ukochana napisze, tak, napisze i ma nadzieję na coś stabilnego, romantycznego z Wami. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą, kochani. Napiszcie mi w komentarzach, którą grupę wybraliście i czy ta grupa z Wami rezonuje. Czy Wasza osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze? Czy osoba ukochana napisze?
Tutaj mamy kogoś, kto jest bardzo zawzięty, ostry, surowy, uparty, król mieczy. Tutaj mamy kogoś, kto jest smutny, depresyjny, rozpaczony, rozczarowany, kto ma jakieś straty, tutaj deficyty, być może problemy finansowe, być może problemy z pracą lub jakieś inne swoje problemy i ma rozdarte serce. Ta osoba nie napisze. Nie napisze, ponieważ tutaj jest za bardzo w głowie, za bardzo zimna, niedostępna, surowa, oziębła, zdyscyplinowana, myśli tylko głową. Nie jest to osoba uczuciowa, raczej zimna, zamknięta, zablokowana. Także tutaj mamy za dużo kart rozczarowania, smutku, rozpaczy, deficytów, braku, żalu, nawet taki smutek depresyjny, tak? Więc kochani, ta osoba nie napisze, ponieważ ma swoje jakieś problemy czy rozpacze. Także przykro mi, ale nie widzę tutaj komunikacji. Dziękuję serdecznie, proszę Was o komentarze, lajki, subskrypcje. Zapraszam na wróżby indywidualne i do usłyszenia już wkrótce.